Halo, halo, witamy Państwa przed telewizorami bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny, pogodny dzień i zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich wrażeń. Witam się z Państwem Dariusz Szpakowski, a razem ze mną komentował będzie ten mecz i to może dać prowadzenie. Piłka w siatce, a więc jest pierwszy gol. Szybko, doskonale weszli w mecz. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosem. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Obrońca na posterunku. Dobre podanie. Minson. Mierzone prostopadłe podanie. Tak, nie ma wątpliwości, będzie rzut rożny. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Wybija tę piłkę daleko, jak najdalej od własnej bramki. No cóż, wybił, ale wprost pod nogi rywala. I teraz Cantona. Świetne podanie za plecy rywali. Ronaldo w polu karnym. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! 2-0. To już bezpieczny wynik. No i Cristiano Ronaldo. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika. Ależ okazja, Ronaldo! Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. I będzie aut. Strata od razu po wrzucie z autu. No i dobre przejęcie Cristiano Ronaldo. Nie ma gola. I teraz będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Tak, tak, mamy bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Nie udało się go skutecznie powstrzymać. Znalazł miejsce na oddanie strzału i mamy gola. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. To jest interwencja z faulem. Może poskutkować żółtą kartką. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Co przyniesie ta akcja Dons? Lob był niezłym pomysłem. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Marcos Llorente. Ronaldo. No, teraz mają szansę. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie.